Pan Mikołaj z Poznania pyta, jak długo mogę jeździć zawodowo na zagranicznym prawie jazdy dla polskiej firmy? Rafał, na pewno to wiesz. Wiem i wśród moich klientów są tacy kierowcy i zawsze to powtarzam, że wykonując przewóz dla polskiego przedsiębiorcy, polskiej firmy przewozowej, no niestety muszę posiadać polskie prawo jazdy z wpisem kodu 95 datą ważności. Kod 95 potwierdza, że mam wykonane szkolenie zawodowe, tak, to jest okresowe, kwalifikację wstępną i wykonane badania lekarskie i psychologiczne. I to wszystko jest załatwione poprzez wpis w polskim krajowym prawie jazdy. Jeżeli teraz przychodzi kierowca, który ma niemieckie prawo jazdy, no ma też tak zwaną wkładkę do niemieckiego, czyli potwierdzenie odbycia szkolenia, okej, ale nie ma badań lekarskich i psychologicznych. A jedynym potwierdzeniem tych badań, zrobienia tych badań, na które kieruje polski pracodawca, jest właśnie wpis do polskiego prawa jazdy, nie do niemieckiego, bo tam się tego nie da zrobić. W ogóle nie ma takiej możliwości. Ustawa o transporcie o tym mówi, nie ja wymyśliłem sobie to. Ustawa o transporcie o tym dokładnie mówi, artykuł 39, warto sobie tam prześledzić te właśnie zasady i zawsze niestety w Polsce jeździmy na polskim prawie jazdy, polskiej firmie transportowej. Powiem Ci, że to jest poruszony bardzo fajny temat. Ostatnio na TikToku właśnie była dyskusja, jeżeli chodzi o prawo jazdy na osobowe. Czy jak jest w Niemczech, już jest tam ileś tam lat, 13 lat i ma polskie prawo jazdy. Czy on musi wymienić to prawo jazdy, czy nie? A o Niemczech nie będę mówił, natomiast gdyby to było w Polsce i mam osobówkę, tak? Rozumiem. I przebywam w Polsce powyżej 180 dni w roku, to mam obowiązek wymienić każde prawo jazdy na... Aha, prawa niemieckiego nie znasz, nie wiesz jak tam jest. No w Niemczech nie, tutaj nie będę rozumiem, nie, bo była taka właśnie dyskusja i ten, no i się przekomarzali jeden przed drugim. Są podobne zasady. Rozumiem, czyli prawdopodobnie będzie trzeba wymienić. Dziękujemy za odpowiedź.